Mówię, że jak jedziemy z tej Biblioteki Narodowej, od tych opierających się, ziewających, od tych niemiłych wszelkich sfer, no to najlepiej pojechać, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok. Właśnie teraz Intercity odjechał, pewnie jeden i drugi, do Anglo-Ameryki Białystok dzisiaj 20, proszę Państwa, sierpnia 2014 roku. No od tych wszelkich, wiecie Państwo, dziaduli katolickich. A jak to żebrzą, Boże, jak to żebrzą. Tutaj trzeba się przyjrzeć, proszę Państwa, tej Polsce, a jak to się wszystko pozmieniało teraz u tych katolików. Co ręce zawijają, mankiety podnoszą, zakręcają. Jak to się zmieniło? Proszę Państwa, od 2000 lat im się zmienia, proszę Państwa. Oczywiście, że z dziada nagada, no bo mówię, że trzeba, proszę Państwa, odjechać stąd do Anglo-Ameryki Białystok. I tylko jeszcze tu świadkowie Jehowy są z Anglo-Ameryki Białystok, proszę Państwa, którzy stoją, Państwo widzą, jest literatura. No to gdzie jest Warszawa Centralna? Gdzie jesteśmy? W Polsce? W jakiej? Katolickiej? W Polsce na 95%. Żeby to było, wiecie Państwo, w Ameryce, to by te twarze były radosne, ale to szczerze radosne, rozpromienione, a to te spięte są nerwy, po prostu jak gdyby był nawet jakiś śmiech, to hipochondry, a to sztuczny, nieprawdziwy, taki nienaturalny, hipochondryczny. Tutaj mamy ten pałac kultury Stalina i Lenina, ni to kościół, ni to cerkiew. No a o cerkwi to nawet nie ma co tutaj mówić. W katolickiej Polsce, a na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, w gdańskim Czechosłowacji. Państwo zobaczą, troszeczkę tutaj tego lasku zrobili, dla odwrócenia uwagi, że tu jakiś lasek jest. To znaczy taki lasek, gdzie nic się nie stało. No, proszę Państwa, 4:30, Lookout Gallery, taka jest galeria o 19:00, wernisaż, nawet się tam nie wybieram. Breżniew już wczoraj, jako ta baca, ten baca, proszę Państwa, chciał nakłamać, że ta galeria, ja wiem, która, to jest na 4., 5. Dziaduwa, kierowniczka galerii, pije przed ludźmi wino, sobie sama bierze, proszę Państwa, z ludzi osłów robi. To trzeba ludzi częstować, najpierw komuś, potem sobie. To wtedy, kiedy była ta cała, proszę Państwa, z Rosji, baronowa. Także Warszawa Centralna, no i taki tara nasza. Także trzeba wiedzieć, proszę Państwa, że gość w dom, Bóg w dom. No ale tutaj ta Warszawa jakoby mnie nie doświadczyła tego, nie dotarło to jeszcze tu w Warszawie. Także Lookout Gallery. Państwo zobaczą, jesteśmy tu w takim numerze 507, który i przez centrum przejedzie na Gocław. Także Państwo zobaczą, stoją bracia, stoją świadkowie Jehowy i czekają, proszę Państwa, na Warszawa jest katolicka. No i oni pojadą tym Intercity PKP do Anglo-Ameryki Białystok autokarem. Że zapraszamy Państwa serdecznie po literaturę biblijną, po czasopisma, przebudźcie się. Centrum Warszawy. Także tak jak my jedziemy, proszę Państwa, z Biblioteki Narodowej, proszę Państwa, Niepodległości 200, ile tam? 13, to więc no dawno nas tam nie było, pytam się babek w szatni, co tak słabo? Czemu nie ma wernisaży? Jak to za Jagiełły były? Czemu nie ma promocji książek, spotkań? I takie, widzicie Państwo, kultura spadła na psy. Wystarczy zmiana dyrektora kierownictwa. Przecież Jagiełło był super facet. On miał teraz, proszę Państwa, i wernisaż swój, i wypowiedzi do wernisaży, też wypowiedzi w Instytucie Słowackim, co Państwo przecież widzieliście. Także ten Jagiełło to już teraz też nie jest ten. Także wtedy, kiedy był dyrektorem Biblioteki, proszę Państwa, Narodowej, tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a to on się wyżył. A teraz Państwo zobaczą, na dziady to wszystko spadło tu w Warszawie, w katolickiej Polsce. Także rozmawialiśmy wczoraj, proszę Państwa, na temat Lookout Gallery, Płaska 41, proszę Państwa. Ja pamiętam, ja wiem, proszę Państwa, pamiętam wernisaż w galerii, która jest na 4., 5. wysoko. Mówię do Breżniewa, że bardzo nieciekawa galeria, bo te babki, które prowadzą, no to oprócz tej ruskiej baronowej,
to wyglądają jak kumochy. To nawet Janek Witek powiedział, że baby takie bazarowe, z brzuchami takie, wiesz, no, to od nich ta baranowa rosyjska, prawda, bardzo się wyróżniała czymś takim dobrym. No, także one, proszę Państwa, jedna z nich to brała wino, gdy jeszcze nie wolno było. Także tutaj, proszę Państwa, z Emilii Plater, gdzie tak błyszczy, gdzie tak oto od słońca, dojeżdżamy już do centrum, do rotundy, ale chcemy w ogóle na Starówkę. Także przecież my nie będziemy tu jechać do Ameryki Białystok, ani w niej nie jesteśmy, bo tramwaj widzimy, ani w niej nie byliśmy. Tylko mówię, że warto z Biblioteki Narodowej jechać do Anglo-Ameryki Białystok, no bo skoro tam już nic się ciekawego nie dzieje, a te Państwo zobaczymy, w tym Pałacu Kultury się nic nie dzieje, a dziury są takie, że Państwo zobaczą. A to ja jak mówię, prawda? No trzęsie. Straszne dziury dzisiaj, nie wiem co to się stało. Także proszę Państwa, 20 sierpnia 2014 roku. Także nie wybieram się na Płaską 41 do tej Lookout Gallery, bo widzicie Państwo, że nie podoba się coś komuś i koniec. Ja mówię, jak to można się zbłaśnić raz, że potem... Ile razy było tak, proszę Państwa, że zbłaźniła się ta czerwona grażynka taka, proszę Państwa, w atelier na Foksal 11. Tam jutro będzie w propagandzie wernisaż. To w tej innej galerii, ale ona ma wyżej. Tak się ona zbłaźniła, ta grażynka z tej atelier, to potem zaczęła tak... że ludzi niby rozpoznaje po imieniu, tak serdecznie, tak sympatycznie. Pamiętam, jak wrogo była nastawiona za pierwszym razem. Także widzicie Państwo, trzeba liczyć się ze słowami. Tak jak u nas u Mormonów mówili zawsze. 10 razy, człowiecze, zastanów się, co mówisz, żebyś potem nie żałował. Bo potem żałują, na przykład ten Janek ze Starówki. Taki dziad, że wiecie Państwo co, że nikt go nie lubi, w sensie takim, że chytry taki jak Żyd, że skąpy, że niegościnny. No, same popa, same popa. Dzisiaj mam, proszę Państwa, już ten głos zachrypnięty. 507 autobus i jazda na Gocław. Oczywiście my nie jedziemy na żaden Gocław, my tak tylko się tutaj przesiadłyśmy, żebyśmy nie przemierzali przez ten dziki tłum, proszę Państwa, dziki tłum w Warszawie, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu, nad Wisłą, tu pomiędzy Bogiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. Także Państwo zobaczą, no i ta rotunda jest, prawda, jesteśmy w centrum, Marszałkowska, tramwaj, no i papież.